tak jakby pani podsumowała, tak, no bo pierwsze od drugiego rzuta. Cieszy się przede wszystkim zwycięstwo, tak, na wyjeździe z drugim przeciwnikiem, natomiast mecz od początku było wiadomo, że będzie wyrównany i taki był z obu stron, widać było gdzieś tam dużo napięcia w zawodniczych sumie, spora ilość takich błędów prostych, niewymuszonych. Natomiast mój zespół zupełnie nie grał tak, jak potrafi w pierwszej połowie, jeżeli chodzi o obronę. I to był taki główny motyw, o którym sobie mówiliśmy w szatni. To zostało poprawione w drugiej połowie. Stąd też ciągle udawało nam się utrzymać to prowadzenie jedno, dwie, trzy bramki do końca. Także cieszę się z tego zwycięstwa. PGNiG w Superligach gdzieś zapowiadała to spotkanie jako wielki powrót Kingi Jakubowskiej. Chyba Kinga tą taką presję, na którą się jej się nakładało, chyba sobie poradziła, no po samych bramkach, ale też po tym, że uczestniczyła w tych akcjach. Zawodniczka radzi sobie bardzo dobrze w trudnych sytuacjach, jeżeli chodzi o psychikę. To pokazuje, jak parę lat pogrając jeszcze w Kobierzycach, potrafiła w trudnym momencie wziąć ciężar na siebie. Natomiast no tak, jest to jedna z tych bardzo utalentowanych zawodniczek, a jeszcze leworęczna na prawej połowce. To myślę, że to jest taki brylancie w prospekcji. Karolina Kłania wcale nie dokończyła spotkania ze Szymonem. No to był nasz problem w drugiej połowie. Gdzieś uraz kolana, mam nadzieję, że nie na dłużej, ale no już wiadomo, że nie będę mogła z niej skorzystać w tej drugiej połowie, a wiadomo, że chcieliśmy troszeczkę wykorzystać tę grę na zwodzie w połączeniu jej i Patrycji Matieli gdzieś tu przy okazji ważnej i Jagodolek, ale niestety kontuzja, dlatego tym bardziej się cieszę, że jest zmienniczki powołały. No właśnie, bo dodatkowo o Malwinie, tak? No bo weszła w trudnym momencie, gdzie pewnie nie planowała, że może wejść, bo ma tę grę zadaniową, którą miała, wykonała bardzo dobrze. Żeby poprosić jakąś taką ocenę meczu. W mojej ocenie druga połowa zdecydowanie słabsza od pierwszej połowy. W dalszym ciągu uważam, że dzisiaj mogliśmy parę elementów w obronie poprawić, straconych bramek było trochę za dużo, a w drugiej połowie poziom gry w ataku, skuteczność już się obniżyła i Zagłębie uruchomiło swoją największą siłę, szybka piłka, skuteczny atak w końcówce dziewczyny, widać już było mądrość z Zagłębia, u nas tego zabrakło w końcowej fazie meczu. Muszę mimo wszystko zapytać o te jakby to obszar tych trzech meczów, bo dawno pewnie tak nie było, że KPR przegrał trzy mecze z rzędu, ale też jakby popatrzeć na te wyniki, no to tutaj trzema, tam po jednej bramce, to też nie chyba zbyt mocnych wniosków też nie można wyciągnąć. To są te szczegóły, których nam brakuje. To jest to coś, od trzech meczy jednak tych bramek tracimy w obronie zdecydowanie więcej niż do tej pory. Straconych bramek mamy zdecydowanie więcej. Dzisiaj był pierwszy mecz od tych trzech spotkań, gdzie graliśmy już zdecydowanie lepiej w ataku. Jestem z tego zadowolona. Natomiast w dalszym ciągu brakuje nam szczegółów, a ze szczegółów składa się całość.